Kochani, no i jesteśmy. Nasza kolejna impreza chrześcijańska organizowana przez wspólnotę Efata w polskiej parafii w Reading. Dzisiaj się bawimy jako alternatywa dla pogańskiego, dla świeckiego święta Halloween. Nasza impreza nosi tytuł Halloween, czyli święci zwyciężają. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że można się bawić inaczej, że chrześcijanin bawi się inaczej, nie przebiera się za wróżki, za wiedźmy, ani za jakiegoś klakiera, tylko jest nas tutaj wielu przebranych za różnych świętych. Jest święty Maksymilian, jest święty Franciszek, jest święta Rita, jest święta Teresa, jest matka Teresa z Kalkuty również. Chcemy pokazać, że można się bawić inaczej, że można się cieszyć, można tańczyć, można skakać, wielbiąc Pana Boga. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, wszystkich, od takich maluchów raczkujących, po takich emerytów. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, jest wiele konkursów dla dzieci, jest wiele atrakcji, jest wiele konkursów też dla dorosłych, można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy o świętych, bo taki jest tytuł dzisiejszej imprezy chrześcijańskiej. Natomiast następne imprezy będą pod innymi tytułami, ale o tym wkrótce. Zapraszamy na Efatę, zapraszamy do nas, bądźcie razem z nami. Jezus żyje. Podam Ci rękę, gdziekolwiek nie będziesz, przy chlebie czy głębiej, to mniej się zdarzy nie ma, jesteś stworzeniem, a Twój dom to raj. Może chociaż łyka? Nie. Może chociaż pucha? Nie. Mała awantura? Nie. Może weźmiesz mnie tutaj? Nie. Ziom, ja nie kradnę, masz łeb na karku, to zarobisz papier. Sorry, nigdy nie kłamie, prawda uwalnia, kłamstwo jest szambem. Co? Po co oceniasz? To jest nasz bliźni, a to nasza trafiłem ziemia. Trafiłem do wspólnoty Efata od czerwca tego roku. Jest to moje wielkie nawrócenie do Boga. I jest po prostu super, świetni ludzie, kocham ich wszystkich. Dobry wieczór, kochani. Mam na imię Ania i chciałabym Was bardzo serdecznie pozdrowić z tego miejsca, z naszej sali, gdzie wspólnie razem bawimy się. Łączy nas wszystkich miłość, jedność i przede wszystkim wiara w żywego Chrystusa, którego każdy z nas nosi w swoim sercu. Dla niektórych z nas przygoda z Jezusem takim, który faktycznie jest i którego dostrzegamy w naszym życiu, zaczęła się niedawno, dla niektórych jakiś czas temu. Każdy z nas jest inny, ale tak jak powiedziałam, każdego jednoczy wiara w Boga, którego dostrzegamy na co dzień w naszym życiu i który, jeśli wpuści się go na dobre do swojego serca, to potrafi zmienić życie w niesamowitą przygodę i zrobić rewolucję, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bawimy się dzisiaj w rytm muzyki wszyscy razem na imprezie Halloween, alternatywie święta Halloween. Jest pyszne jedzenie, wspaniała muzyka, cudowna atmosfera i jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był, to serdecznie z tego miejsca zapraszam. Tak jak powiedziałam, razem tworzymy jedno i łączy nas ta miłość do Chrystusa. Z Bogiem, kochani. Upadaj i wstawaj, by stawać się świętym.